Timpet Coogan, Michael Collins, rozdział 12, fragmenty. Mulcahy mówi, że zanim Collins wyruszył z Portobello, w ostatnią podróż zwijał się z bólu. Obudził przyjaciela, by się z nim pożegnać, po czym wypili ostatniego drinka. Słysząc od Joe Sweeneya, że jest głupi, skoro chce jechać, odpowiedział: cokolwiek się stanie, rodacy mnie nie zabiją. Schodząc ze schodów, by zaczekać na swój opancerzony samochód, potknął się i jego broń wypaliła. Zły omen. Obudzony wystrzałem Joe O'Reilly podbiegł do okna. Zobaczył Collinsa na dworze, z małym, zielonym plecakiem wojskowym na plecach, z pochyloną smętnie głową. Pod wrażeniem jego nastroju O'Connor powiedział potem, że nigdy nie widział Collinsa tak tragicznie zrezygnowanego, jako człowieka, który wtedy, wierząc, że nikt go nie widzi, pozwolił sobie ulec samotności i ciszy tego letniego poranka. O'Reilly naciągnął spodnie i pobiegł na dół. Za późno. Duży już zniknął. Szok był niemal fizycznie wyczuwalny. Także Cullen i O'Reilly rozpłakali się, widząc szare, napięte twarze. Cosgrave wyszedł naprzód z uniesionym palcem. Żołnierze się tak nie zachowują. Mulcahy wymknął się, by napisać wiadomość dla armii z informacją, jak jego zdaniem żołnierze powinni się zachowywać. Stać spokojnie na posterunkach. Odważnie i nieustraszenie zajmować się swoją pracą. Niech żaden okrutny akt odwetu nie splami waszego jasnego honoru. Każda mroczna godzina, jaką Michael Collins przeżył od 1916 roku, wydawała się tylko hartować jego temperament i beztroską odwagę. Wy wszyscy jesteście dziedzicami tej siły.